Żeby parę gumek, tak aby były przygotowane już, niedużo. Nawleczemy, tak aby przygotować je. Pojedynczo, tak aby już były pod ochotkę. Później nie nawlekać. Dzięcioła słychać. Słyszycie zresztą sami. Dwa, cztery, pięć. Myślę, że jeszcze jedną. Dwie akurat nabijemy. Sześć. I jeszcze jedno mi to nam już posłuży. Bo czuję, że na ochotkę dzisiaj nic. Zobaczymy. Ale już będziemy mieli przygotowane w razie co haczyk i szybko pyk, pyk, pyk i mamy dobra. Więc czekamy, czekamy, co się wydarzy. Dawaj, 38 jego miał, tak? Twój. Tak. Od 50 dostaw, większy jest. No weź tu. O, niech maluch się. 42. Tu. 42. Dobra, 42. 42 prawie. No, no bo tutaj. O, 40. No powinieneś do burty pchać, nie? No. Dobra, 41. No 41,5, jak będzie. 41,5. Dobrze. Daj, wezmę bo wędkę. Tak, tak, tak. To największy na razie. Na razie największy. 41, ale co, ale masz coś jeszcze? No od cholery. Biorą, tak? Kur. No to lepiej biorą niż wiesz, niż się spodziewałeś, że może być słabo. Uważaj na wędkę. Cert. No. Od cholery. Ale biorą, biorą. Klenia nie masz jeszcze? Nie, nie, nie. Jeszcze. Nie. No to 41,5, no. Okej. Okay. Wędkujemy. Zrobimy tak, jest godzina 9:13. Ściągniemy ten zestaw i zmienimy przypon z inną przynętą. Zobaczymy, co nam to przyniesie. Szybka piłka.
koszyk, w kuwetkę. I tak, żeby później nie zakładać nowego, z powrotem go wykorzystamy, więc do kuwetki, tam do bajzeru i tak. I mamy przypon, dipujemy w czosnku przynętę na włosie. Tak to wygląda. Teraz pasta, czosnek z dynamita, ser, a przynęta była z sonu. Pastę rozwałkujemy serowo-czoskową, tak żeby była lepka jak modelina, plastelina, mięciutka, i tą dipowaną przynętę owiniemy w tej paście. Ona nam będzie w ciepłej wodzie się rozmywała, wabiła nam rybkę, kształt nie jest ważny, tak mówię, tak prezentuje się. Zobaczcie, tak się prezentuje ta przynęta na włosie. I teraz to doczepiamy i z godzinę potrzymamy, zobaczymy co i jak. Brania są rybki niewielkie, ale chodzi o jakąś większą rybkę, jakiegoś leszcza. Przypon krótki, taki ze 45 cm. Tylko jeszcze jedna rzecz, że damy teraz nową mieszankę. A nowa mieszanka jest w większości z czosnku przygotowana i peletów też czosnkowo-serowych. Widzicie, grube granulaty. Pokażę wam na tym, jak to wygląda. I zobaczcie, widzicie, duże pelety, ziarna, i to zostanie w łowisku. To teraz tylko nową mieszankę serowo-czoskową i to poślemy, i to jak stoi na nową mieszankę. Ubijemy trochę mocniej, bo to musi trochę stać tam. I tak się prezentuje. I to samo, widzicie, niesymetryczna pętla. I nam będzie wabiło. I pasta na przynęcie, na włosie, na quick stopie. OK, niech się tam stoi. Hamulec jest dobrze napięte. I zobaczymy, godzina 9:17, z godzinę przytrzymamy. Do 10:17, jak nie będzie efektu, zmienię, założę też obtoczoną w serze, czyli tą przynętę na leszcza, za dużym leszczem, tą żółtą. A na chwilę obecną jest ta. I zobaczymy, godzinę czasu daję tej przynęcie. Oki. Dzień dobry. Straż rybacka. OK, papiery, wszystko. Straż rybacka. Zezwolenie sprawdzili, czy jest na kanał. I coś mi się wydaje, że trochę kolegów pogonili, bo część kolegów przed chwilą schodziła. Część kolegów schodziła z kijami. Dużo wędkarzy schodziło, więc prawdopodobnie chyba nie mieli zezwolenia. Karty nawet nie żądali, tylko chcieli zobaczyć, czy mam książeczkę z porozumienia Polski Związek Wędkarski w Tarnobrzegu, bo
za porozumieniem łowimy. I czy jest książeczka? I sprawdzili tylko, czy wpisana jest data 6.02 połaniec. I o tą książeczkę tylko. Całe to zamieszanie, bo dużo kolegów przyjeżdża spoza województwa naszego, z innych okręgów i chcą wędkować tutaj nad wodą, nie posiadając takiego zezwolenia. Okej. Pójdziemy do Robercika. Zobaczymy co i jak. I zobaczymy. Sprawdzali, ale to nie była ta, to była niespołeczna. Nie, to była państwowa. Państwowa tak, była. I zastanawiał mnie wcześniej taki chłopaczek młody, szedł, miał chyba 6 czy 7 wędek, schodzili z główki, chyba nie mieli uprawnień. No, bo widziałeś, nawet karty nie sprawdzał wędkarskiej, tylko samą tą niebieską książeczkę. Tak. Bo dużo kolegów nie ma tego, przyjeżdża wędkować z innych okręgów i na kartę wędkarską, tą PZW, zwykłą chcą wędkować, a nie mają załącznika. Tak, czyli na Tarnobrzeg nie mają tego załącznika i tylko to sprawdzali. Tak nie chcieli, wiesz. Nic nie chcieli. Nic, ale widzicie, pilnujcie się, drodzy Państwo, jak chce ktoś przyjechać i pojechać na darmo, to może liczyć się z tym, że kontrol będzie, tak dzisiaj, z Państwowej Straży Rybackiej. No i powiedz mi, jak tam brania są? Są jakieś tam brania, ja teraz grubo. Dumbles, wiesz o co chodzi. No, Robercik, no całe życie te malutkie, ale wiesz. Ale dzisiaj może być, wiesz. Może być właśnie, albo nie być. Być. Daję godzinę, później następną godzinę, ale druga cienko. Właśnie na to może być. No. Bo ja miałem tam mówić, no 5 grubych, białych, grubo. No. No ja też Dumblesa teraz założyłem w serze. I branie dopiero było takie, tak, wiesz. No trzeba ryzykować, no na pinkę będę cały dzień łowił, nie, drobne i przyłów, a to już selektywna już przynęta, że wie, że weźmie albo nie weźmie. Wiem, ale no. I panowie, jaki jest temat, do której łowimy, żeby już było sprawiedliwe? Do czwartej, dobrze? Tak, i to jest maks, bo muszę... I o czwartej się pakujemy, tak? Pakujemy. No. I ściągam wędki, już się ryby nie liczą. Nie. Gratulujecie mi, ja jak zwykle zaśpiewam. Jest mój, ten puchar do mnie należy. Nie oddam nikomu nie oddam ten puchar. Do mnie należy. Na razie do Roberta. 41,5. A, bo go tu wydeptał. Wydeptał. Dlatego nie chciał odpłynąć. Dlatego nie chciał, drodzy widzowie, odpłynąć. Ja wiem, dlaczego ten samochód odpalał. Cofnijcie sobie to, co jak wypuszczam. Nie chciał odpłynąć, ale odpłynął. Ale to nie była flądra? Nie była flądra. Nie była. No ale brania są. Bałeś się. Myślałeś, że gorzej będzie. No, z opowiadań kolegów z innych forumów. Z wczoraj. Bo to z forum, wczoraj, z tego, no, to tragedia, niektórzy wędkarze, ale woda piękna, wysoka. No. Drona miałem puścić, ale na razie za duży wiatr jest. Za duży. Będzie go ściągać bardzo. Za duży wiatr jest. Tu czujesz, nie? No. Później zobaczymy co jak. A na tą chwilę wędkujemy. 10, te 5 metrów, 6, to mógłbyś go uruchomić. No, ale to później. Zobaczymy później. No drona, no. Dobrze. Ty, bo herbatę mamy dla pyzy. Herbata jest dla pyzy. Coś tam słyszałem o pyzie. Słyszałem. Dobrze, drodzy Państwo, więc... Mamy kawy tam. Kawy? No i okej, może być i kawa. No i widzicie, atmosfera jest. Zobaczymy co, jak później będzie kiełbasa. Na ciepło. I zobaczymy. Nie. Jacuś, a u ciebie jak tam jest z rybkami tymi teraz na razie? No mówię ci, dwie certy. Dwie certy? No takie ładne, bo... Ja 40 miałem. No ja też. Ja te zdjęcie zrobiłem, 40. Też zrobiłem zdjęcie. Też, 40. I miałem jeszcze jednego leszczyka, ale takiego 20 cm. A to no, już nie będziesz, nie. Nie. Tak mówię, taki mały, 20 cm. Nie, dobrze. No ale jeszcze... Przed nami dużo. Dużo godzin wędkowania, drodzy Państwo, jest 9.25. To do są ryby. Tak. Do tego, jak nigdy. Jak nigdy. Ale Robert, zauważyłeś, że jak ze mną przyjeżdżasz, to jakieś tam ryby biorą te ryby? Ale teraz biorą. To już przyznam. Biorą, Robcio. Ale nie, teraz tak uczciwie dla widzów powiedz. Tydzień temu byliśmy, my byliśmy osobno, drodzy Państwo, to był film pod tytułem... Jaki nawet film? No nie wiem. Co ja dałem za film ostatnio? Coś z śniegu. A śnieżne wędkowanie. Śnieżne wędkowanie, drodzy Państwo. Pozdrowienie dla Olafa. Tak, zdecydowanie pozdrawiam go, mój miłośnik i fan. Olaf.
pozdrowienia. Pozdrowienia. I powiem tak, że Ola dokładnie ogląda filmy, bo Robercik był wtedy na kanale, tylko byli przy Ujściu i gorsze efekty mieli. Powiedz, jak tam było. No słuchaj, tam ogólnie to ryba, nie wiem, tam było jakieś skupisko z tej strony. Łowiliśmy tylko klenie. No ale powiedz, tam. O której miałeś pierwszą rybę i ile tych ryb? Właśnie, ryb w ogóle miałem 4. Same kleniki. Kolega miał 5, który zwyciężył tam u nas. Tak. Był jeszcze Marcin, no to on miał 4. Także no ale leszcza żadnego nie było. Nie było żadnego leszcza i w ogóle tam byli też bardzo, bardzo mocna ekipa Kolmika. Kolmika. Tak, i oni też mieli problem z leszczem, tak? Bo nie złowili leszcza, owszem. Oni trenowali, ćwiczyli czy testowali coś? Testowali wędki. Wędki tam, testowali, kolmik. Tak, które Sebastian będzie chciał w tym roku po prostu wprowadzić do sprzedaży. Tak, i też nie połowili, to wiecie. Nie. No było to było śnieżne wędkowanie. Przypomnijcie sobie ten film ostatni, śnieżne wędkowanie. Wtedy Robercik z ekipą był, ale w innym miejscu. My byliśmy w innym. U nas tam leszcze były, ja miałem chyba 5 czy 6, 37. I 38 cm Big Fisha wygrałem, to no, kolego słyszałem. Olafie, oglądaj uważnie filmy, no ale pozdrowienia masz od Robercika, masz i dla ciebie, tak obiecałem, kolego Olaf, pozdrowienia, okej, okay. Więc pijemy kawkę, bierzemy się za wędkowanie, drodzy państwo, i łowimy dalej, i jest w pyte, nie inaczej, nic dodać, nic ująć. Jest coś, tylko zobaczymy, co... Nic nie widzę przez te słońce. No ale szarpie to coś jest. Nie widzę nic przez słońce. Nic nie widzę, ale krętlik. Certo. Certo. Nie inaczej. Zobaczcie. Pomału. I rybka wraca, a my przerzucamy zestaw, wędkując dalej. Okej. Za 9:55 zrobimy inaczej. Spróbujemy na wątróbkę. Wątróbkę, tylko zobaczymy, jak to założymy. Ta przynęta, którą wcześniej miałem. Poczekajcie pomału. Ta przynęta, którą wcześniej miałem, zobaczcie, rozpukała się pasta. Adam Blesik został, ale teraz założymy wątróbkę za kleniem. Zobaczymy na wątróbkę, co i jak. Dobrze, tu mamy wątróbkę, zakupimy
robili taką kiełbasę, żeby sobie później ugotować, więc kawałek wątróbki zakupiłem. Weźmiemy nożyczki, zobaczymy co i jak. Weźmiemy, przebijemy ją quick stopem. Tylko zobaczymy teraz co i jak. Weźmiemy w ten sposób, założymy, że przewleczemy z tej strony i później z tej. Ale weźmiemy raz tak, quick stop, coś się trochę gnie. Tak. Oraz tak. I w tej pozycji mamy, zobaczcie. Zobaczcie. W tej pozycji. No i tak to rzucimy. I zobaczymy co jak. A teraz weźmiemy trochę wątróbki. Skroimy. I będziemy chopować kawałkami wątróbki. Okej. I te kawałki wątróbki wsadzimy do koszyka. Dobry. Dziobry. I zobaczymy co i jak. O, w tej pozycji. Łapie pyza w tej pozycji. Same gęby znajome, już pyza łapie. I tak, drodzy Państwo, to leci. Na włosie wątróbka i w koszyku. Biorą. I w koszyku wątróbka. I zobaczymy, zarzucamy. I zobaczymy na wątróbkę co i jak. Więc wątróbka czopowana w koszyku i na włosie wątróbka, tak wam to pokazałem. Zobaczymy co to przyniesie, czyli godzinka czasu do 11 i zobaczymy. Więc trzymajcie kciuki, żeby coś na to się skusiło i zobaczymy. Siedzi coś. Przełożymy. Zobaczymy co. Już jest krętlik. I mamy certę. Muszę raki założyć. Niestety.
Mamy kolejną ładną certę. Delikatnie zapiętą za koniuszek. Tamta była 40. Ta 30 niecałe 6. Okej. Zobaczcie, raki muszę założyć. Niestety, bo ślisko się zrobiło. Więc certa wraca i przerzucamy zestaw dalej i zakładam raki. Założyć raki, bo niestety ślisko już jest, zobaczcie, jest ślisko, więc nie ma co ryzykować. Przód. Trochę się przy tym ubrudzimy, no ale tak mówię, raki muszą być. Jest szybko. Okej. Nie ma co ryzykować, bo można się poślizgnąć o wypadek. Nie trudno, więc jesteśmy zabezpieczeni. I teraz możemy wędkować. Bezpiecznie, bo wcześniej był mróz, to nie przeszkadzało, ale teraz już słońce świeci i jest ślisko. Ok. Na wątróbkę leży tam. Jest godzina 10:30. Jeszcze z pół godziny zobaczymy na wątróbeczkę i zobaczymy, co i jak później założymy. Więc jeszcze trzymamy tą wątróbkę. Nie inaczej. Tak by podciągnięcie było wcześniej na wątróbkę. Widzicie, wątróbki nie ma, trzeba nałożyć nowy. Nowy kawałek nałożymy. Zobaczymy. Więc nowy kawałeczek przełożę. Przekujemy raz. I przebujemy drugi. Mamy w ten sposób. Spada. Niestety musimy dać nowy kawałek, jakiś twardszy. Znajdziemy element tej mieszanki. Dobrze. W tej pozycji damy. Na haku trochę będzie, a resztę na włosie. I teraz rzucimy to w ten sposób. Bo tak wydawało mi się, że podciągnęło. W tej pozycji i zobaczymy.
10.44 do 11.00 miałem trzymać, ale ściągnąłem, żeby się przekonać, czy jest ta wątróbka, bo ugięcie było. Było ugięcie, ale ściągnęło wątróbkę. Jakieś pociągnięcie było, więc świeży kawałek. I znów trzymamy gdzieś tak ze 40 minut, zobaczymy. A tam na pinkę dalej obławiamy tą drobnicę, czyli certy, niewielkie brzanki. Okej. Drugą też. Drugą też zarzucę właśnie tą, co teraz zrobiłem zdjęcie, zobaczcie. Na wątróbeczkę i będą dwie na wątróbkę. Wieje trochę bardzo, ale odpalimy drona i jakieś ujęcie z góry. Zobaczymy, jak to będzie przy dużym wietrze. A teraz tak, żeby było coś zarzucone, to wątróbka, która nam zwisa. Damy tu. Jeszcze ją wepchamy bardziej. I oto ten zestaw z wątróbką poślemy na drugą z wętek. Nie inaczej. I mamy dwa zestawy na wątróbkę. A ja spróbuję odpalić drona. Trochę za bardzo wieje, ale może coś się uda nagrać. Jak Robercik? Przestały? Tak. U mnie tak samo, więc teraz puszczę drona. Tylko trochę za bardzo wieje, boję się, wiesz, żeby go nie zwiało, ale zobaczymy. A to mówi, że przestało? Tak, przestało. I ten jeden leszczyk tylko? Tylko jeden i nic się nie udało więcej złowić. No zobaczymy, ale woda spada, czy jak... Nie wiesz? Co, nie zwracałem na to uwagi. No ale dużo, ponad mednie, dobrze. Jak nie lepiej. Ale chodzi... Do góry poszło, co od ponad. Od tygodnia, no. No, ponad metr. Przecież my schodzili tam bardzo nisko, nie? Tak, ale woda to jest bardzo fajna, nie? Wysoka, fajna. Tylko tyle, że nic nie płynie, nie? Nie ciągnie. No, plusy i minusy, no nie wiem. No ale zobaczymy, wiesz, jak tutaj brania są. No, 13, 14, 15. Tak, na to liczymy. Na to liczymy. A ja teraz sprzęta puszczę i zobaczymy, co i jak. Zobaczymy. Więc jak to się mówi, machaj wędą, ryby będą. Zobaczycie okolice z drona i zobaczymy, co i jak.
Dobrze, ściągamy jedną wątróbeczkę, założymy na kukurydzę, tak aby jeszcze zobaczyć, czy coś na kukurydzę nie skubie. Więc zobaczymy. Trzeba próbować różnych przynęt. I postawimy trochę na kukurydzę, dwa ziarka. A na drugiej na razie wątróbka jest. Mamy ziarko. Mamy dwie kukurydze. Zwróćcie uwagę, nie inaczej. I to samo z kukurydzą. Słodka mieszanka, trochę czosnkowej z peletami. I zobaczymy na kuku, czy będzie jakieś wskazanie. Też potrzymamy z godzinkę. Więc kukurydza i wątróbka. Interesują nas jakieś większe ryby, kleń. Teraz kukurydza, może amur, może karp. Jakiś się skusi na kukurydzę. Zobaczymy, zobaczymy. Więc zostańcie ze mną i zobaczymy, co i jak. Na kukurydzę jest podciągnięcie. Czekamy, czekamy, ale na dwa ziarka kukurydzy pociągnięcie, ale czekamy, aż to pojedzie. Zobaczymy. Więc trzymamy, trzymamy kukurydzę, trzymamy. Tam są dwa ziarka na quickstopie, na włosie. I zobaczymy, więc czekamy, czekamy. Aż pociągnie konkretnie. Sprawdzimy wątróbkę z tej strony i założymy drugą na kuku. Bo tu akurat też jest przypon z quickstopem, z włosem. Tak to się prezentuje. Wątróbki nie ma. To samo, dwa ładne ziarenka dorodne, sztuka. Dwa. I tak mamy długi włos i dwa ziarka. I drugą stawiamy też na kukurydzę. A później dopiero nie da to efektu, to założymy z powrotem pinkę i będziemy dalej łowić tą drobnicę, która dzisiaj dopisuje. Tak mówię, podtrzymamy, a później najwyżej znów cienkie przypony z pinką i będziemy dalej łowić. Obławiać łowisko, łowić certy na pinkę lub białego robaka. A teraz obydwie po dwa ziarenka kukurydzy. Wątróbka była, kukurydza teraz. No tak, żeby zobaczyć, co i jak. Jest pierwszy leszczyk, ale mały.
Ale mały. Ale jako leszczyk jest, więc tylko go odczepimy. I mamy pierwszego lesia. Nawet nie będę mierzył, bo jest malutki. Ale lesio jest. Przerzucamy dalej zestaw. Przyjechać. Ale no Wiciu. Plany mi się pozmieniały. No cześć Wiciu. Siema, siema. No gdzie stanąłeś? A koło Jacka troszeczkę, jedno miejsce niżej. I tam będziesz wędkował, nie? I na co, wątróbkę? Ja na wątróbkę przez 2 godziny łowiłem. No i? Nic. Raz tak by ściągnęło, wiesz, szarpnęło, ale mogło ściągnąć i no, nic. Wziąłem wątróbkę, wiesz co, spróbuję kukurydzą coś. Na kukurydzę też obydwie rzuciłem na 2 ziarka na stopie i też nic. I z powrotem przeszły na robactwo teraz, bo wiesz, coś się dzieje chociaż. No, będziemy widzieć, no jak jakaś pinka, jakaś kukurydza. No jak coś to zobaczysz. Za Jackiem jesteś czy przed? Za Jackiem. To jak coś to drzwi się. Następne miejsce. Tak, będzie miał coś fajnego. Wczoraj, który tam wyżej troszkę. No. Ładnego karpia, nie spiął, tylko wziął mu żyłkę na grzbiet i... Aha. No i poszedł, nie? No ale to nie wyciągnął, ryba nie zaliczona, nie. Ale była, no to zobaczymy co i jak. Taki około mówi 2,5-3 kilo, nie? No. No to zobaczysz. Będziemy widzieć, posiedzimy, powalczymy. No, do czwartej my siedzimy, do czwartej, o czwartej się zbieramy. Aha. Do czwartej wędkujemy, no a ty możesz trochę dłużej jeszcze troszkę, nie? Zobaczysz, tak, straż już była. No, słyszałem. Tam gadałem z chłopakami niżej, no. Jak zjeżdżałem, mówili, że właśnie była straż i tak. No to Wiciu, jak coś to wołaj. Połamania. No dzięki. Będę krzyczał. Krzycz, to coś nagramy. No jasne. Okej. Nie inaczej. A więc, co jest Wiciu? Coś grubego? Albo grubo, albo wcale. Więc, na co? Kawałeczek wątrób. Na razie. Mam 0,18, nie poszaleję. Poszalejemy, proszę pana. Tak, rozłożony jest, ale to nie wejdzie w podbiera. Jak wejdzie, widziałeś już? Nie, skąd? Z 5 minut chodzi. Cały czas krąży mi tu po brzegu. 0,18 na przyponie jak. To musisz wymęczyć. Jak nie przetnie, no to może będzie wyjęte. Kolega będzie miał jazdę. To nie sztuka, to trzeba jeszcze wyholować, wyjąć. A na 18 to naprawdę sztuka. Trzeba wymęczyć. Bije ogonem o żyłkę. Bije. No spróbujemy go machnąć. Czy ma dna? Nie możesz go podnieść, bo za cienko jest. No. A tak szybko się go nie wymęczy. Kij odpowiedni, hamulec, kowrotek, nie, wszystko, no, tylko przypon za cienki. No, główna jest 0,28, także zapas mocy jest. No, tylko przypon.